Zapraszamy znowu jeden z niesamowitych, najlepszych odcinków na świecie. W dzisiejszym programie przepiękne BMW E93. Mieliśmy sedana, mieliśmy kombi, ale nie mieliśmy cabrio. I nikt by sobie nie wyobrażał, że cabrio może być tak piękne, tak cudownie zrobione. Te detale, te czarne lustereczka, cały oryginalny M-pakiecik, 19-calowe koła na jednym z najlepszym, kurwa, wzorze! Dokładnie! Ta linia, wszyscy mówią, że jakiś stary. Kto tak pierdolzie stary? Jakieś kurwa cipy jebane. Linia, kolor po prostu mnie tutaj urzekł. Duże, wielkie drzwi, bo tu wielki kurwa właściciel jeździ, więc jak ma wejść kurwa, tak ma wchodzić kurwa. Co on jest kurwa jebnięty? Dobra, idziemy dalej. Zajrzyjmy pod maskę, bo to jest najlepszy motor, jakiego można sobie wymarzyć. 3-litrowy diesel, 231 koni. Seryjnie 500 momentu obrotowego, pewno co drugi nie ma zielonego pojęcia co to jest, to ja wam powiem co to jest moment obrotowy. Dusisz centymetr gazu, jest piu, poszli. Tu jest delikatne, też dziabnięte, bo tutaj ponoć młoteczkiem kurwa popukał, tam śrubokrętem przykręcił, 560 momentu obrotowego, niech zgadnę, 280 koni. I to jest tylnia ośka, ale z tym pakietem to wszystko tu się prezentuje rewelacyjnie. Perfekt! O cabrio, no po prostu to jest, zobaczcie to minę, poczekaj, sam se zobaczę. Stylizowana na 3-3-5i, jak to jest wszystko tu zrobione, ale zaraz podejdziemy. Na razie zajmiemy się tymi pięknymi kołami. Tej rzeczywiście, to jest już kurwa prawie M-ka. Słuchajcie to, ale całe zawieszenie odęki, ale nie tylko z kartonik był ze znaczkiem M. Nie. Klocki, tarcze, wszystko większe już kurwa na milimetry, to już się mierzy na metry. Niebieskie, ładne obręcze, oryginalne odęki. Jak to się kurwa prezentuje. Jestem zakochany. Delikatna loteczka z tyłu, karbonowa. Karbonowa. Ta ładna loteczka, żeby ten wiaterek sobie powiewał, żeby doduszało, bo to jest tylnia ośka i to musi dodusić, a nie, że Sewiana takie spoilery montuje tej z przednim napędem. To są nienormalni, co oni się to powinni z przodu na masę kurwa zamontować. P1 Mysza, to leci jak kurwa za skroniec, jak anakonda, przelatuje tak, lewo, prawo, bo to jest 600 momentu obrotowego. Te dwie rurki, to wszystko kurwa, tu musi być rurka pod kolor tego dyfuzorka z M-pakietu. Wygląda to rewelacyjnie, groźnie, zabójczo, na wypasie. Jestem na tak. Brawo ja, brawo ona. Exactly. W BMW to jest jak w niebie. Jak tu siadamy, to tutaj tak. Łokiecik, pyk, podłokietnik, drugi na tym. Jest klasa. Od razu tu odpoczywamy w tym samochodzie. Jedziemy kierunkowskaz, zdajemy gazu, dwie paki na blacie. Wiatr wieje, wszyscy patrzą, a ja lecę. A ja lecę i nie mogę się zatrzymać. Automat, bo ja uwielbiam automaty. Gdzie będę kurwa machał jak debil, kurwa ręką. Ręką to sobie mogę machać kurwa handlem, kurwa na siłowni. Ale się jedzie spalanie, słuchajcie, 7 litrów spalanie. Zamykamy wszystko. Zamykamy, bo nie słychać dźwięku, jak zwykle nie kupiliśmy mikrofonu. Ale jest cudownie, fajnie, wszystko pracuje. Tak jak powiedziałem, to wszystko jest do kierowcy. Tu BMW z kierowcą to jest jedność. Ona wie, ja wiem, gdzie chcę jechać. Wszyscy doskonale się rozumiemy. Piękna lalunia, wypasiony prezenter. Jedzie się cudownie. Polecam każdemu, żeby taką kupił. Wątpię, że ktoś kupi, bo wiara tam jest zajebana gówle. Nie, może tero, nie. A po co, a sroco, a gówno, a z dupy. No po co, kurwa? Bo raz się żyje, mówię to po raz kolejny, kurwa. I będę zawsze to, kurwa, gadał. Po co, kurwa, tej. To chuja mam fajny, ja tam jeżdżę 25 lat jednym. Mi tam nie jest, kurwa, niepotrzebny. Kurwa, w papciach będę chodził też, kurwa, 20 lat. No dobra, kurwa, po chuj mam kupować, kurwa. Po gówno, kurwa. A, już mieliśmy skończyć to nagrywanie i wszystko, ale jestem zachwycony jakością i precyzją w prowadzeniu, tak? Przez przodu silnik, tył napęd, wzdłuż motor. Ja to będę powtarzał za każdym razem, bo to jest precyzja. Jeżeli kurwa komuś się wydaje, że auto kurwa z przednim napędem jest lepsze do wchodzenia w zakrętów, do zapierdolenia, no to jest kurwa idiotą. To się okazuje, że każdy kurwa inżynier, kurwa nie wiem, kurwa z BMW, kurwa z Lamborghini, kurwa z Porsche, kurwa z Formuły, kurwa jeden z Mercedesa, to oni są kurwa w błędzie?
to oni od tylu lat popełniają błędy i przednio napędówkowcy mówią, że nie, przecież oni są kurwa jednięci, oni to mogą zimą kurwa kurwa wyjechać kurwa pod górkę, ale takimi bzdurami to my się kurwa nie interesujemy. Tył napęd BMW, rewelacja. Kamerzysta zamilkł, kamerzysta nic nie gada, zadowolony, szturcha, dej się przejechać, mówię, no nie kurwa, siedź tył kurwa i nagrywaj panie, 6 zł na godzinę. Na lewo, kurwa, bez umowy. Co byś chciał, kurwa, jeździć takim wypasem? Po moim trupie! Ale się fajnie jedzie. Duże 19-calowe koła. Zawieszenie jest po prostu zestrojone rewelacyjnie. Fajnie, fajnie. Kurwa, naprawdę. Przecież to jest marzenie każdego faceta. A każdemu mówię, raz kabrio w życiu trzeba mieć. I kabrio nie musi być silne, nie musi być mocne, nie musi być do zapieprzania. To jest jazda defiladowa, tak? Tu sobie zrzucamy szybki, wszystkie szybki sobie zrzucamy, proszę! I zrzucamy sobie szybki! Jak to wygląda, zobaczcie. Tej, zobaczcie, 3-litrowy motor, zapas mocy na każdym biegu przy każdej prędkości. Przebieg 150 tysięcy, nie oszczędzaliśmy teraz tego auta. Tu przyspieszenie, wiadomo, nakręcamy filmik, no nie będziemy jeździli jak takie kurwa cipki, za przeproszeniem, nie? Spalanie 7.2, czy wy to rozumiecie? 7.2 spalanie w aucie, gdzie ma jest 200, tam 50 czy tam 70 koni, gdzie momentu jest prawie 600 niutków. No to jest niesamowite. No to jest tak niesamowite i kto tu gada, że drogie w utrzymaniu? Oczywiście klapy z kolestera tu są wszystko wywalone, to jest wszystko tak, jak powinno być, tak? Właściciel o to zadba, bo właściciel traktuje to jak własne oko, tak? No to jest jego perełka, jego lalunia. Dziękujemy znowu właścicielowi, że udostępnił przemazdawcy takiego wypasa do testowania. Miejmy nadzieję, że odcinki się podobają właścicielom. Dziękujemy. Jest gitara. Żegnamy się z państwem. Czekajcie na następne odcinki. Bye! Acceleration. O, już mój tu. Ale ładnie idzie, ładnie idzie. Ładnie idzie, ładnie idzie, ładnie idzie. Jak mówiłem, że zawieszenie od M-ki, to nie kłamałem. Więc nie robić, że się nie da, że nie można, to się nie da. Tu się wszystko da. Wielkie takie tarcze, szerokie, duże, kurwa. Dokładnie. To ma gazu hamulec. To hamuje. Drodzy państwo, mam nadzieję, że auto się podobało. Daszek nie chce się zamknąć. O, teraz się zamyka. Mam nadzieję, że się podobało i tym miłym akcentem kończymy tą wspaniałą przygodę z tą piękną BMW E93 Cabrio. Jaka ona jest piękna. Tylko patrzeć i podziwiać. Subskrybujcie. Żegnamy się z państwem.